20 listopada obchodzić będziemy 30-lecie przyjęcia Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Będą akademie, publikacje, świętowania. To w Europie, a poza nią... Wioska w górach. Dzieci zaczynają dzień od przyniesienia 20 litrów wody pitnej z oddalonej o 10 km studni UNICEF. Śpią w domach zlepionych ze słomy i błota, po 10 osób w każdym. Nie znają pieniędzy, telefonów, butów. Jedyna para, która pozostała w tej wiosce, to moje europejskie tenisówki podarowane dziewczynce w czerwonej spódniczce. Chłopcy spod piramid w Gizie zarabiają na utrzymanie rodzin, wożąc turystów konno. Złowione przez siebie ryby, młodzieńcy skrobią kawałkiem szkła z pobitej butelki. Ich rówieśnicy spędzają czas wolny, pływając na samodzielnie zrobionej tratwie. Niektórzy mieszkają w domu z wygodami. Tylko dzieci zarejestrowane w urzędzie chodzą do szkoły, pozostałe spędzają czas na ulicach. I te młodsze i starsze pracują w handlu, rolnictwie, hodowli bydła za $1 dziennie. Te z majętnych rodzin kształcą się w nielicznych szkołach, przeważnie misyjnych. Wiele pozostaje bez żadnej opieki. Starsze rodzeństwo pilnuje młodszego, bo rodzice zajęci są pracą, a niektóre z nich to sieroty. Młodzież, która do wyjścia z domu, na spacer, spotkanie, potrzebuje maseczek antysmogowych. Brak świadomości i możliwości uzyskania pomocy powoduje społeczną bierność wobec okrutnych praktyk, jakich doznają m.in. albinosy.